Trochę się boję o słownictwo, którego będę używał w czasie swojego referatu, ponieważ mam zabarwienie informatyczne w większości. Mówię o tym dlatego, że pomimo tego, że nie zgadzam się z tym, żeby nie używać tego rodzaju sformułowań, ponieważ trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś chętniej używał na przykład określenia manipulator drążkowy zamiast joystick. Ale z kolei zgadzam się z tym, że język jest barierą i przyczyną wielu problemów w wielu projektach informatycznych. Język, którym powinni porozumiewać się potencjalni użytkownicy oraz twórcy systemów. Mam zresztą na ten temat, znaczy nie na ten temat, bo ten temat to jest oddzielny, duży temat. Jeden slajd na zakończenie, taki trochę humorystyczny, więc też tą kwestię zauważyłem w czasie tworzenia, w czasie przygotowywania mojego referatu. O czym będzie moje wystąpienie? Chciałbym pokazać, że pierwszy etap tworzenia systemu, czyli stworzenie oprogramowania jest tylko, to dopiero początek pracy i energii wkładanej w stworzenie oprogramowania. Niemniej dużo energii pochłania następnie utrzymanie, pielęgnowanie, testowanie, poprawianie błędów i rozwijanie takiego systemu. Zacznijmy od takiej banalnej rzeczy, jak zauważenie tego, że takim problemem i przyczyną tego, że system może nie mieć cechy, jak to już wcześniej było określane, future proof, jest to, że system jest taką, czy projekt, w ramach którego powstaje oprogramowanie czy dane, jest swego rodzaju wyspą, która nie umożliwia współpracy z innymi oprogramowaniami i danymi wytwarzanymi w ramach innych projektów. Nie mam tutaj na myśli sytuacji, kiedy dane w ramach projektu są publikowane w ramach jakiegoś portalu, ale chodzi o sytuację, kiedy system nie jest wyposażony w API, czyli tak zwany interfejs pozwalający na dostęp do tych danych nie tylko człowiekowi za pomocą portalu, ale również innym systemom i komputerom w celu automatycznego przetwarzania tych danych. Taki system czy projekt, który nie jest połączony, który nie umożliwia połączenia z innymi, można porównać do neuronów, które nie są połączone z innymi neuronami za pomocą tych w przenośni synaps w swego rodzaju elektronicznym mózgu, którym powoli, można powiedzieć, staje się internet. Szczególnie biorąc pod uwagę coraz większą energię wkładaną w tworzenie tak zwanych sieci semantycznych, czyli sztucznej inteligencji żywiącej się właśnie danymi wytwarzanymi w ramach różnych projektów za pomocą odpowiednich interfejsów. Dane i oprogramowanie wytwarzane w ramach poszczególnych projektów mogą być udostępniane
bądź to za pomocą formatów, te dane mogą być zapisywane w standardowych formatach umożliwiających ich wymianę, bądź też trochę lepszą metodą jest udostępnianie tych danych za pomocą odpowiednich usług, które jednocześnie umożliwiają też wyszukiwanie tych danych, analizowanie. I w szczególnym przypadku te dane mogą być zorganizowane w coś, co można nazwać metastandardem, czyli w postaci zespołu całego technologii, którym tak naprawdę jest Linked Data, czyli albo Linked Open Data, czyli właśnie ta sztuczna inteligencja. Wiedząc, że nieustanny rozwój technologii informatycznych powoduje, że powstają ciągle nowe potrzeby, a czasami nawet konieczność wdrażania nowych rozwiązań i ulepszania istniejących, musimy zdawać sobie sprawę z tego, jak zachować równowagę pomiędzy tym, jakie mamy możliwości realizacji tych potrzeb, jakie są związane z tym ograniczenia i jakoś wypośrodkować to z wciąż rosnącymi potrzebami, wiedząc jednocześnie, że są do tego potrzebne zasoby, z którymi będzie coraz trudniej. Według prognoz Unii Europejskiej w najbliższych latach deficyt informatyczny będzie się ciągle powiększał. W Polsce obecnie brakuje około 50 tysięcy informatyków. Jednym ze sposobów radzenia sobie z takimi sytuacjami jest próba ograniczania generowania nowego zapotrzebowania na tworzenie oprogramowania, wykorzystując już istniejące oprogramowanie. Często jest tak, że nie zauważamy tego, że oprogramowanie, które chcemy stworzyć, już istnieje. Niekoniecznie na poziomie, na którym możemy wykorzystać je już na poziomie, wykorzystując model pojęciowy, ale wystarczające jest wykorzystywanie podobieństwa na poziomie technicznym. Przejdę za chwilę do takiego przypadku użycia, na podstawie którego pokażę, jak to zostało zrobione w praktyce. Czyli coś w rodzaju zasad i uregulowań, które na poziomie Unii Europejskiej zostały wprowadzone dla danych, czyli powtórne użycie danych, ale tym razem dla oprogramowania, czyli stosowanie zasady powtórnego użycia istniejącego oprogramowania. Powiedzmy, że mamy taki przypadek użycia. Istnieje rękopis średniowieczny, do którego nie da się zastosować OCR-a, bo wiadomo, jaki byłby skutek. Więc wymagania są takie, że powinna powstać na podstawie tego baza danych zawierająca zdigitalizowane treści o różnym charakterze na podstawie tych rękopisów, opracowana w celu zarówno dalszej analizy tych danych, jak i
umożliwiająca publikację danych zarówno źródłowych, na podstawie których powstała baza danych, jak i publikacja samej bazy danych. Przekładając to na język techniczny, abstrahując od języka, od modelu pojęciowego, sprowadza się to do wymagań polegających na tym, że istniała potrzeba wykorzystania obrazów rastrowych, wizualizacji tych obrazów rastrowych, a następnie digitalizacji, czyli obrysowywania pewnych obszarów na tych obrazach rastrowych i przywiązywania do tych obszarów konkretnych informacji, które zapisywane byłyby w bazie danych. Teraz kluczowy moment projektu polegał na tym, żeby skojarzyć, że istnieją metody gotowe, może nie końcowe aplikacje, chociaż do pewnego stopnia również, które pozwalają coś takiego, są zgodne z tymi wymaganiami, czyli pozwalają realizować funkcjonalności opisane przez te wymagania. I były dwie drogi. Tworzenie własnego oprogramowania autorskiego od samego zera, co jest drogą bardzo pracochłonną i długotrwałą i zostało zarzucone na początku. Zastosowanie na drugim krańcu możliwości jest zastosowanie, znalezienie i zastosowanie jakiejś gotowej aplikacji, ale bardzo trudno jest znaleźć aplikację, gotową aplikację, która spełniałaby wszystkie wymagania. Aplikację też trudno dostosowywać do własnych potrzeb. Więc została wybrana droga pośrednia, będąca kompromisem pomiędzy tymi dwoma, czyli wykorzystanie gotowych komponentów, czyli takich jakby klocków Lego, z których można bardzo szybko zbudować swój własny model, bez potrzeby budowania indywidualnych klocków, z których ta większa całość jest zbudowana. Bardzo przepraszam, że wchodzę w słowo, zostały nam 2 minuty, dobrze? Jasne. Tymi komponentami są komponenty do tworzenia oprogramowania związanego z systemami informacji przestrzennej. W szczególności taką specjalizacją są systemy informacji geograficznej. W efekcie końcowym powstała aplikacja taka, jak tutaj widać na zrzucie ekranu, czyli te komponenty przestrzenne zostały wykorzystane zarówno do obsługi danych geograficznych, jak i tutaj widać, że w oddzielnym oknie ta sama funkcjonalność, te same komponenty, które są używane do prezentacji danych geograficznych, są również wykorzystywane do obsługi modelu przestrzennego, nie geograficznego, ale przestrzennego, bo tak został potraktowany rękopis. Czyli na podstawie zbioru skanów powstaje baza danych, którą następnie dzięki też wbudowanym możliwościom w te komponenty można prezentować na różne sposoby. Istnieją gotowe API do obsługi tej bazy danych, jak również gotowe aplikacje, za pomocą których można równolegle do dedykowanej aplikacji, co prawda nie tak efektywnie, ale też obsługiwać tą samą bazę danych. I ostatni slajd, to jest ten, o którym wspominałem na początku, czyli o problemach językowych, czyli o problemach w porozumiewaniu się w czasie realizacji projektów. Czyli o tym, jak ważny jest język, który jest używany, szczególnie na początku realizacji projektu,
bo ma to, może to mieć duże konsekwencje pod koniec realizacji projektu. Dziękuję.